pana, nie przeskoczymy tego, tak jak mówię. Ja im nie powiem. Nie przeskoczę, możecie mnie skuć, po prostu na glebę tu rzucić, nie ma. Ale pewnie, bo do tego właśnie dążymy. Naprawdę jestem pewny, może pan wyciągnąć broń i mnie zastrzelić, ja się nie dam nagrywać. Ta interwencja policjantów stołecznej drogówki nie należała do najłatwiejszych. Dzień dobry, panie kierowco, sierżant Tykarski, ruch drogowy. Dokładnie. Panowie nagrywają naszą pracę. Niech nie nagrywają, niech sobie odejdą stąd, bo naprawdę ja nie... Panie kierowco, przyczyna prędkości, przekroczenie dopuszczalnej jeżeli prędkości. Jeżeli mnie nagrywacie, naprawdę... Mnie to nie będzie pana twarzy, nie będzie pana numerów rejestracyjnych. Nie interesuje mnie w ogóle ta kamera, niech ten człowiek stąd odejdzie, naprawdę. To jest wbrew prawu. Możesz stąd odejść, człowieku? Spokojnie może. Ja będę spokojny, ja będę spokojny. Możesz stąd odejść? Dobrze. To, że oni nagrywają, ja im tego zabronić nie mogę, ponieważ takie mamy prawo w Polsce. Ja policję można nagrywać. Ja mam uwierzyć panu na słowo. Tak. To panu nie wierzę. Policjant kilkakrotnie tłumaczy mężczyźnie, że materiał będzie tak zmontowany, że nikt go nie rozpozna. Nasza kamera rejestruje pracę policji, aby przestrzec kierowców przed niebezpieczną jazdą i innymi zagrożeniami na drogach. Jednak te argumenty nie przekonują kierowcy. Ja uważam, że jestem niefotogeniczny. Nie życzę sobie. No tak pana zamarzą, że tak powiem. Dobrze, poproszę pana dokumenty. Ja nie dam dokumentów, dopóki nie da pan. Nie uderzy. Ale pewnie. Pan jest, żeby pan nie da? Mężczyzna nie chce też zrozumieć, że w Polsce nie ma prawa, które zabrania filmowania. Jest prawo do ochrony wizerunku i ten nie zostanie ujawniony. Proszę pana, zacznijmy od tego. Nagrywają pana, nagrywają funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania czynności służbowych. Oglądał pan te wszystkie programy, zawsze jest nagrywanie tak, żadnych osób. Nie jest to zabronione. Proszę pana. A kto ustalał prawa? Kto ustalał prawa takie, które szkodzą ludziom? Jestem człowiekiem, znam swoje prawa. I pana, ustalali to ci ludzie, których wybieramy w powszechnych wyborach. Ja ich nie wybrałem. 40% nie poszło na wybory. Dziękuję bardzo. W trakcie interwencji dostaje się zarówno tym, którzy ustalają prawo, jak i tym, którzy filmują. No proszę zobaczyć, tamten się schował za drzewem. No. Ten tutaj stoi w ogóle z grzywką, w ogóle jak jakiś czub. Kierowcy przeszkadza nagrywanie, jednak on sam również rejestruje interwencję swoim telefonem komórkowym. No zajebiście, w Polsce jesteśmy i mnie nagrywają po prostu. Policja mnie zatrzymała i mnie nagrywają. Onet. Nie miałem zamiaru nikogo obrazić, naprawdę, no ale... Nikogo pan nie obraził jakoś, tak się udało, że mimo emocji nikogo... Wy obrażacie mnie? Dlaczego? No nie wiem, że mnie nagrywacie. Ale ja pana nie nagrywam, proszę pana. To nas nagrywają. Robię to, co pani kolega sprawia. Ale mam takie prawo. Mam takie prawo. Ale czy ja protestuję, że pan wyciąga telefon i nas nagrywa? Proszę pana, nie przeskoczymy tego, tak jak mówię. Ja im nie powiem. Nie przeskoczę, możecie mnie skuć, po prostu na glebę tu rzucić, nie ma. Ale pewny pan jest, że do tego właśnie dążymy. Naprawdę jestem pewny. Może pan wyciągnąć broń i mnie zastrzelić. Ja się nie dam nagrywać. Zawsze się zastanawiałem, jakby mnie tak zatrzymali i nagrali, jak ja bym się zachował? Co bym powiedział? No. Po prostu zaskoczony teraz jestem. Chciałem, żeby się nie przyprawił. Jakby pewnie pan prędkości nie przekroczył, to by pan jechał dalej. Musiałem troszeczkę o 20 km przyspieszyć. Musiałem człowieka wyprzedzić, żeby po prostu na mnie nie wjechał. Więc proszę nie myśleć, że po prostu jechałem w mieście nie wiadomo ile. I tu wreszcie dochodzimy do przyczyny zatrzymania. Mężczyzna jechał z prędkością 85 km na godzinę przy ograniczeniu do 50. Karą za taką jazdę jest 6 punktów karnych dopisanych do konta kierowcy i 200 zł mandatu. Mi już mandat, bo ja naprawdę chcę... Pana, ja bym bardzo chętnie panu wypisał, puścił pana do pracy. Widzę, że pan jest normalny człowiek. Tylko, że nie mam z czego tego mandatu napisać, no. Bo pan taką fajną koleżankę, naprawdę, pan się uspokoi. Pan nie puścił, ale pan już załatwi sprawę. Ja pana puszczę, obkażę pan dokumenty, ja sobie to wpiszę. Na pewno? Tak, sprawdzę pana i pana puszczę. Dobra. Jesteście super, naprawdę, ja w ogóle się dziwię. Dziwię się, że w ogóle ja się tak denerwuję, ja szczekam gębą w tym momencie, bo... Nie ma sensu. A wy stoicie i spoko, ale... Normalnie taka interwencja trwa około 10 minut, ta była 3 razy dłuższa. Wszystko z naszej strony, uważać, nie denerwować się. Nie stresuje i tak... Dobra, zdrowia, życzę, do widzenia. Nie denerwować, do widzenia. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.